Ej, dobra, po 2 dniach znikły moje włosy i już na szczęście nie mam długich włosów w Minecraft. Siemanko dla wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybcor, jesteśmy ponownie na Palionowie. O Jezu, ktoś mi tutaj pisze, to jest nieważne w tym momencie. W każdym razie, słuchajcie, jesteśmy prawda na Palionowie. Jak widzicie, nie mam już włosów, co jest... Chwała Bogu po prostu, ja już miałem dość tych włosów, już na szczęście jesteśmy bez nich, to jest najlepsze, ale strasznie tu mam gorąco, aż sobie włączę. Może se wiatrak, kurczę, bo już widzę na początku odcinka, że może być, prawda, ciężko. W każdym razie, słuchajcie, jest skradziony Venomix. Ktoś go skradł, nie mam pojęcia, kto to jest, ale mamy bardzo duży problem z tego powodu, ponieważ musimy go koniecznie znaleźć. Ja nie wiem w ogóle, kto go może mieć, ale dzisiaj był u mnie Dave i stała się tutaj dziwna rzecz właśnie tutaj w tym laboratorium, ponieważ zbadałem Dave'a i wyszło w badaniu, że jest w jego krwi część Venomixu, czyli tak jakby on miał z nim styczność, a nie badałem go, więc to jest ciekawa sytuacja. Więc mam go trochę na oku, ponieważ jest to podejrzane. No wydaje mi się, że z jednej strony nie powinien jakby mieć, jakby gdyby zażył Venomix, to odkryłbym, że ma go w całości, a było go tylko trochę, więc nie wiem, dziwna sytuacja strasznie. No ale to nie jest ważne, w każdym razie w dzisiejszym odcinku pójdę dalej go szukać. Pójdę przeszukać jakieś domki czyjeś i tak dalej, więc musimy koniecznie pójść do Palionowa i to tam zwiedzić. Więc od razu lecimy sobie tutaj, prawda, kolejką chyba pojedziemy, to będzie najszybszy sposób, żeby się tam dostać. Tu wsiadamy, czekajcie, Palionowo, nie wyspa klona. Dobra, muszę też przede wszystkim powiedzieć mojemu klonowi o tym, że jest taka sytuacja właśnie, że ktoś... Kurczę, zbugowany jestem, a nie, jednak nie jestem. Ale tak siedzę z boku trochę, mam wrażenie, dziwnie. Czekajcie, no siedzę z boku, jestem zbugowany, no jasne, że tak. Dobra, w każdym razie muszę też przekazać mojemu klonowi w końcu, że ktoś ukradł ten Venomix, bo on dalej nie wie, ale ja z nim też nie mam kontaktu od 2 dni, w ogóle go nie mogę spotkać. Nie wiem, co się z nim stało w ogóle, co jest mega podejrzane i troszkę się już zaczynam martwić, ale mam nadzieję, że gdzieś się za niedługo znajdzie i tak dalej, ale Jezu, ta droga, już sobie przypomniałem, jak ona jest strasznie, strasznie długa, ale mam nadzieję, że każda podróż szybko mija, tak samo jak tam, nie? Ale ja w tym czasie, kiedy jedziemy sobie tą kolejką, wiadomo, no to wyżebram o to, co trzeba wyżebrać, czyli koniecznie stawcie łapkę w górę, słuchajcie, bo mega dobrze idą te łapki w górę ostatnio, mega dobrze je zarzucacie. Mamy po 5000 łapek pod filmem, co jest, kurczę, niesamowitą sytuacją. Dodatkowo za kilka dni uda nam się wbić 100 tysięcy subskrypcji, z czego się w ogóle, no tak się mega cieszę, że nie wiem. Mamy przyrost subskrypcji dzienny ponad 100, więc jestem mega zadowolony. Więc jeżeli jest tutaj ktoś, kto nie subskrybuje, możesz mi pomóc właśnie zdobyć ten magiczny próg 100 tysięcy subskrypcji, o którym już od dawna marzę, po prostu, żeby już go dobić, już przekroczyć tą magiczną cyfrę, więc mam nadzieję, że to się uda nam. No myślę, że w tym tygodniu przychodzącym, czyli tak w przeciągu następnych kilku dni, mam nadzieję, że uda nam się te 100 tysięcy wbić, będzie mega, będę mega szczęśliwy po prostu. Możecie w tym pomóc oczywiście subskrypcją albo udostępnić gdzieś film, będzie mi mega miło. No i łapki, no to wiadomo, to jest coś, co pozycjonuje film, więc też dzięki łapkom w górę jest więcej osób tutaj, które mogą zostawić subskrypcję, dzięki czemu mogę wbić te 100 tysięcy. O, dobra, o nie, kurczę, byśmy cofnęli się, tu jest ta, tu trzeba zrobić drugą skrzynkę też na te, żeby tutaj nie stało, bo odbija się za każdym razem od tego. Dobra, uwaga, jesteśmy na Palionowie. Ja tutaj oczywiście u siebie na chacie jestem, będziemy musieli tu wrócić. Nie ma nikogo na serwerze, więc na spokojnie możemy przeszukiwać. Wezmę jakąś książkę. Dlaczego ta książka mi przeskoczyła tu? To jest w ogóle... Czekajcie. Co to jest za książka? Ej, czekajcie. Witaj, Szczypson. Dzięki za Venomix. Tylko tego potrzebowałem, by stać się kimś, kogo nikt nigdy nie zabije. Mam propozycję. Nie wchodź mi w drogę, a nic ci nie zrobię. Venomix jest mój. Venom. Ej, dobra, słuchajcie, mamy problem. Ktoś ukradł Venomix i okazuje się, że jest to Venom. Czyli już wiemy, dlaczego to się nazywało Venomix w ogóle. Ale teraz kto jest Venomem? Kto jest Venomem tutaj? Ja podejrzewam, szczerze podejrzewam... Podejrzewam Kloca może, bo on... Kurczę, on od samego początku, najpierw był Torem, był zły, uwięził Milki i tak dalej. Teraz nagle jest, że Venomix jest skradziony i tak dalej. No wydaje mi się, że to jest jedyna słuszna osoba, która powinna być tym Venomem. Więc ja idę sobie przeszukać go, gdzieś tutaj, prawda, popatrzeć, co on tutaj robi. Ja w ogóle... Ej, czekajcie, bo nagrywałem dzisiaj z Dave'em odcinek i tam pod wodą było jakieś pomieszczenie. Ja tam idę, bo jeżeli podejrzewam Kloca, a to on wybudował tam te domki,
to wydaje mi się, że może tam coś być, co nam się może przydać, więc musimy tam pójść koniecznie. Musimy tam pójść, nie ma to tamto, tylko gdzie tu się schodzi na dół? To było tutaj na dole, czy to było tam dalej? Nie, to było tam dalej, czyli to jest pod tym domkiem. Okej, dobra, czyli musimy dostać się do tego domku. Podejrzana sytuacja, nie wiem teraz, jak mam w ogóle odzyskać ten Venomix, skoro ktoś go ukradł, ale... Jak tu zejść na dół? No pod tym jest ewidentnie jakaś baza, tylko... Spróbujmy tu? No nie. Ej, dobra, czekajcie, patrzcie. Jest tutaj baza, którą odkryliśmy z Dave'em, ale jak tam się dostać? Proszę, powiedz, tam jest jakaś drabina, okej, dobra, czyli tam gdzieś to będzie. O nie, szybko, wypływaj. Ostatnie bąbelek, dobra, udało się, zdążyliśmy. Gdzieś tutaj powinno być zejście, kurczę, na dół. Tak by z tego wychodziło, tylko gdzie dokładnie? Okej, dobra, czekajcie, mamy coś. Dobra, tu jest zamurowane, ale czyżby to... Okej. Dziwne to zamknięte jest, ale dobra, mamy jakieś dziwne pomieszczenie. Nie wiem, o co chodzi, ale jest jakiś... Nie wiem... Dobra, jest zbroja, mamy jakieś... To wygląda jak taki bunkier jakimś, w którym ktoś by chciał, nie wiem, przeżyć jakoś mega długo. Nie wiem, o co chodzi, ale... Tu ta lampa lewitująca w ogóle, co jest nie tak? Za tymi obrazami nie ma przejść żadnych? Kurczę, to trzeba posprawdzać, bo tutaj nigdy nie wiadomo, tu nie. No dobra, ale nic tu nie ma w sumie, ja liczyłem na to, że coś tutaj znajdę, że coś tutaj będzie, kurczę, co mi wskaże. Tu? Może za tym obrazem jeszcze? O kurde, dobra. Okej, co tutaj mamy? Ej, to jest chyba tędy się powinno tutaj dojść, a nie tędy, jak ja wlazłem. Czekajcie, zamurujmy to. Mam jeszcze dwie. Skąd ja mam jeszcze dwie? Aha, wiem, znaczy trzy. Wiem już skąd, dobra. Lecimy tutaj. I gdzie to jest za... Co to jest za wejście? W którym miejscu? To jest jakoś ukryte. Co to... Dobra, kloc jest moim zdaniem... To jest tutaj? Naprawdę? O kurde... O nie, proszę. Czekajcie, jak tutaj się dostać tam na górę? Wiem, flakiem to jest... Zawsze ratuje to dupę wszystkim. O nie, jeszcze raz. Nie, no proszę. No nie, proszę. Jak tam się wystrzelić? Ta woda mnie tak blokuje, że to jest dramat. Dobra, musimy normalnie to zrobić. Zamurujmy to w ten sposób. Dobra, byle jak, nieważne, to nie jest mój budynek nawet. Weźmy tam normalnie. Teraz już wiemy, gdzie... Widzicie, teraz już wiem, po co ten blok był, sobie przypomniałem, że ja tam rozwaliłem jeden, więc potrzebujemy go i tak mimo wszystko, więc musimy go zabrać, no ale dobra. Mamy go i lecimy zobaczyć, co tam jeszcze jest. No, przejście, nie będę ukrywał, jest nawet dobrze ukryte, ale... Jezu, te drzwi tutaj są tak schizujące, czy coś jest na górze, zobaczmy. Nie, tutaj nic nie ma. Dobra, zejdźmy jeszcze raz tam, bo wydawało mi się, że znaleźliśmy jakieś tajne przejście, które by nam pozwoliło gdzieś uciec, a tu się okazuje, że jednak nie do końca. No ale dobra, zejdźmy tu. No, przejście jest mega dobrze ukryte, ale w sumie można by było je bardzo łatwo zamknąć, tak? A nie, bo drzwi się w tamtą stronę otwierają. O kurde, dobra. To jednak jest okej. Ale czy gdzieś nie będzie jakieś jeszcze inne przejście? Kurczę, bo wydaje mi się, że coś by mogło być. Wydaje mi się, że to nie wszystko, co tutaj powinno... Że nie znaleźliśmy wszystkiego, co powinniśmy znaleźć, ale... Ale wydaje się mi, że to już jest chyba wszystko. Chociaż tu... Nie, no tu nie. Dobra, no nie wiem, wróćmy tu z powrotem. Zamknijmy te drzwi tak, że nas tutaj w ogóle nie było. To nas tutaj nie ma, w ogóle, prawda, jest spokój. Nadal jesteśmy sami na serwerze, to luz. Można, prawda, tu kontynuować rozgrywkę. Tu zamurowujemy to i okej. Dobra, od teraz kloc jest podejrzany. Ja będę obserwował go bacznie. Chociaż Dave'a też, ponieważ on też miał w sumie coś tam wspólnego z tym Venomixem. Wykryłem w jego krwi w końcu, że coś tam ten Venomix, jakaś część jest u niego, więc... Więc wydaje mi się, że oni w dwójkę mogą być w to wszystko zamieszani. Więc będę ich obserwował. Będę ich obserwował i nie pozwolę sobie w kaszę dmuchać, jak to się mówi, wiecie, o co chodzi. Dobra, ale tymczasem musimy wrócić na normalnie do siebie, bo kurde, znaczy jesteśmy u siebie w sumie, ale do siebie tam, do laboratorium. Bo tutaj to... Boję się przebywać teraz, jak tutaj sytuacje wyglądają, jak wyglądają. Dobra, jedziemy tym wozem. O kurde, jak mi miga ekran, co jest? Dobra, ale mamy tak krętą drogę tam, że to jest masakra. Dobra, lecimy nie do Palionowa, na moją wyspę. Na moją wyspę lecimy. Te wyspy tam w ogóle się mega dobrze rozwinęły, z czego jestem mega zadowolony, ponieważ tam stworzyła się taka druga osada, takie drugie Palionowo, mam wrażenie. Tylko, że to nie Palionowo, bo to jest poza granicami, no ale wiadomo, że tam powstało po prostu takie miasto, które naprawdę mega fajnie wygląda i czuje się tam naprawdę mega spoko. I z klonem też się dogadujemy, aczkolwiek...
Muszę. Dobra, jadę do klona. Muszę zobaczyć, co się z nim stało, bo to jest podejrzane, że go w ogóle nie ma. To jest mega podejrzane. I nie wiem. To jest dla mnie. To jest według mnie dramat po prostu, że go nie ma. Ja nie mam kompana, z którym mogłem się kontaktować. Ja już nie jestem zbagowany w tym przynajmniej, ale. Nawet nie wiem, gdzie mam szukać. Chociaż boję się, że jeżeli Klotz albo Dave mają coś wspólnego z tym Venomem, jeżeli któryś z nich jest Venomem, to boję się, że klon mój może mieć mega problemy z tego powodu. Więc będzie cienko. W każdym razie, dobra, pójdę do klona jutro na jutrzejszym odcinku. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Ja muszę się z tym przespać. To, co dzisiaj odkryłem, przerosło moje oczekiwania. Trzymajcie się, na razie, pa pa!